tańce. Odpalamy! Magia serialu właśnie polega na tym, że możemy przenieść się w czasie i na przykład w kwietniu przeżywać z bohaterami Wigilii albo Sylwestra. 3, 2, 1, zaczynamy! Będzie wesoło, padną deklaracje różnego rodzaju i no, będzie się działo. Ja się bardzo cieszę, bo od 3 lat spędzam Sylwestra jako widz w teatrze. Teraz będę miała okazję troszeczkę potańczyć. No i pozałatwiać sprawy osobiste, które są napięte, proszę państwa, proszę oglądać. To jakiś podstęp, prawda? Przecież ten pan podobno jest na mnie śmiertelnie obrażony. Jest to pierwsza impreza sylwestrowa, w której będę w roli uczestnika i tego, który się bawi, ponieważ w realu jako Robert Moskwa Sylwestra prowadziłem i pracowałem ciężko. Ostatnie 3 czy 4 Sylwestry spędziłem w łazience z moim psem, bo tam te huki nie dochodziły. Śpiewałem psu, żeby go nie słyszał. Wszyscy uwielbiają Sylwestra. No nie wszyscy. Dla mnie to najbardziej pechowy dzień w roku. No ja co roku tak się zmuszałam do tego Sylwestra, żeby imprezować, a ostatnio w tym roku stwierdziłam, że wolę wygodne wyrko i pilota do telewizora. Zawsze się człowiek jakoś tak szykuje, napina na tę imprezę i potem z tego wielkiego napięcia to wiadomo, co wychodzi. Mój najbardziej udany Sylwester, nie pamiętam. Za miłość. Dla Bartka ten rok był bardzo przełomowy. Miłość odmieniła jego życie, jego losy. Wytoczyła taką wspaniałą perspektywę na przyszłość. Zapraszam was za miesiąc na nasz ślub. Jedziesz za mnie? Po raz trzeci już i się zdecydowałam, a co będzie dalej, to już zobaczymy. Będziemy mieli dużo radości, bo będzie jeden chłop więcej w domu. Ja bym życzyła mojej bohaterce wielu przygód, wielu ciekawych pacjentów. No i może, żeby sobie jakoś zaczęła układać życie uczuciowe, bo tutaj coś, nie wiem, są jakieś zawirowania. Ja zawsze, proszę państwa, jestem bardzo osobą przesądną i dowiedziałam się kiedyś przed laty od Grażynki Wolszczak, że trzeba o 12 wypić szampana oczywiście i przegryźć to śledzie. Robię to od lat. To zapewnia fart finansowy. Zawsze jak sobie obiecywałem, że nowy rok zacznę z jakimiś nowymi postanowieniami, to nigdy się nie udawało, dlatego od jakiegoś czasu tego nie robię. Myślę, że postanowienie sylwestrowe i noworoczne można zrobić w każdej chwili, niekoniecznie 1 stycznia, nawet biorąc pod uwagę kwiecień. Ci z państwa, którzy nie weszli w nowy rok jakimś takim krótszym sylwestrem w kwietniu, będą mogli go jeszcze przeżyć bardzo radośnie właśnie z bohaterami. Jak miłość. Można się przebrać kreację i spędzimy kwietniowego Sylwestra wespół zespół razem. 3, 2, 1.